Po rekonstrukcji w rządzie pojawił się nowy resort przedsiębiorczości i technologii. Jednak samo stworzenie nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości nie skłoni ludzi do zakładania firm, ani tym bardziej do wdrażania nowych technologii. Te nowe ministerstwa warto skonfrontować z polityką rządu, którego najlepszym i najświeższym przykładem jest zamieszanie, jeżeli chodzi o limit 30-krotności składek ZUS. Zniesienie tego limitu efektywnie zwiększyłoby obciążenie przedsiębiorstw i ich pracowników o ponad 5 miliardów złotych. Po pierwsze, ten projekt trudno uzasadnić merytorycznie, jeżeli mówimy o innowacyjności, bo oznaczałby zwiększenie opodatkowania najwyższej klasy specjalistów. Więc z jednej strony mówimy, że chcemy mieć nowoczesne technologie i wysokiej klasy specjalistów, a z drugiej strony drastycznie podnosimy ich opodatkowanie. Po drugie, fatalny był sposób procedowania tego projektu. Tak naprawdę do ostatnich tygodni grudnia przedsiębiorcy nie wiedzieli, czy w 2018 będą musieli zapłacić wyższy podatek, czy nie. Jeżeli firmy planują swój rozwój z kilkuletnim wyprzedzeniem, tak gwałtowne zmiany zniechęcają je do bardziej ekspansywnych planów, tylko raczej nastawiają ich strategię na przetrwanie i zobaczymy, co nowego wymyśli ustawodawca. W tej chwili projekt trafił do Trybunału, już uchwalona ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, ale cały czas ta niepewność, czy wejdzie w życie, czy nie, pozostaje.